Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy określiłby pan samego siebie jako polski Bernie Sanders? Znaczy, z reguły nie lubię się takich porównań się z kimś tam innym, no ale tak jakaś grupa internautów zdecydowała i taki komentarz wprowadziła. Ja jestem po prostu sobą, polskim socjaldemokratą, dbającym o prawa pracownicze, dbającym o ich godziwe życie. I nie chcę się porównywać do nikogo. Dobrze, oczywiście rozumiem odpowiedź na to Chociaż to pytanie. łechcę w jakiś tam sposób, ale nie chcę tego robić. Właśnie to pytanie było związane z porównaniami, które znalazły się w internecie. No właśnie. Tak, nazwałby się pan siebie socjaldemokratą, więc teraz zapytam, czy według pana podział jednoosiowy, prawica-lewica ma sens we współczesnym społeczeństwie? Czy ten podział jest jeszcze aktualny? Ja generalnie uważam, że od wielu lat już on jest sztucznym podziałem. Kiedyś lewicę to określono jakby no, tą partię, która powstała po PZPR, po Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tak przez wiele lat było określane SLD jako lewica właśnie z tego tytułu. Dzisiaj te podziały znacznie inaczej przebiegają i raczej powinno się oceniać, czy jest partia ta lewicowa, postępowa i tak dalej, po tym, jaki ma program, jak go realizuje w praktyce, a nie tylko mówi o programie. Dobrze, dziękuję za odpowiedź na pytanie. I co dla pana znaczy pojęcie socjaldemokracja? No to jest, bym powiedział tak, znaczy najbardziej mi odpowiada system skandynawski, na tym się można wzorować, a więc nie, znaczy tak, na tyle wysoko obciąża się przedsiębiorców, czy szczególnie korporacje wielkie finansowe, czy koncerny, żeby ludziom pracy, ale nie tylko ludziom pracy, ale także innym, którzy żyją w danym państwie, a niekoniecznie wykonują pracę, a więc emeryci, renciści, kobiety wychowujące dzieci, żyło się na tyle godnie, żeby rozwarstwienie społeczne nie było za duże. Więc odpowiadają mi wszystkie rozwiązania, które wyrównują poziom życia, no a nie te, które w krajach typowo kapitalistycznych no, powodują ciągle rozwarstwienie. A przypomnę tylko, że 2 lata temu ogłoszono taką informację się pojawiła nie tylko w sferze medialnej, ale potwierdzona przez instytucje badawcze, że grupa tych najbogatszych, która skupia więcej niż połowę kapitału, a ponad 90% kapitału, jak gdyby kurczy się, a grupa tych najbiedniejszych, których żyje na minimum socjalnym, cały czas rośnie. Więc świat niestety globalnie idzie w niewłaściwym kierunku, który prędzej czy później jeszcze bardziej spowoduje napięcia społeczne w wielu krajach, gdzie po prostu nie masz za co żyć, nie ma dostępu do czystej wody, nie ma dostępu do czystego powietrza, już nie mówiąc o tym, że nie ma dostępu do jedzenia. No tak, oczywiście jest to prawdą, że grupa najbogatszych posiadaczy majątku kurczy się. Natomiast w jaki sposób można ułatwiać bogacenie się biedniejszym ludziom, porozmawiamy jeszcze później. Natomiast w tym momencie bym chciał się jeszcze zapytać o to, czym się różni aktualnie lewica w Polsce od dawnej lewicy i dlaczego Unia Pracy nie znalazła się w koalicji partii lewicowych, które są obecnie w Sejmie. Była wcześniej współpraca i ta współpraca nie została utrzymana. No to jest przede wszystkim wina aktualnych władz SLD. My przez lata byliśmy koalicjantem wszelkich partii lewicowych i zawsze było tworzone jakoś transparentnie. Brano pod uwagę potencjał Unii Pracy, ale doceniano także wielu ludzi, bardzo wartościowych, którzy w Unii Pracy byli i są. I jak tworzono jakieś koalicje czy koalicyjny komitet wyborczy, to zawsze udawało nam się to odpowiednio podzielić. Mniej więcej 10%, jak gdyby przypadało do Unii Pracy, 90% dla tej głównej partii o nazwie SLD. No niestety coś złego się stało wiosną ubiegłego roku. Wpierw był bardzo niezrozumiały ruch Włodzimierza Czarzastego. Raczej bym powiedział, że to był taki chęć załapania się dla iluś ludzi do Europarlamentu, no bo
nie chciał budować lewicowej frakcji, czy lewicowego komitetu wyborczego, a przypomnę tylko, że w Partii Europejskich Socjalistów są dwie partie. I to mówię w kolejności Unia Pracy, bo była wcześniej, i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Te dwie partie są prezentowane. Mi się nawet zdarzyło 2 lata temu na kongresie, że brano mnie do prezydium tej Partii Europejskich Socjalistów. No i oni też nie rozumieli tego, tej decyzji z wiosny ubiegłego roku, co wy robicie. No dlaczego przedstawiciele SLD dążą do koalicji z partią, która jest zupełnie w innej frakcji, która ma poglądy na wiele rzeczy odmienne od europejskiej lewicy. No ale widać stołki ważniejsze od ideałów. No i w tej porozumieniu z Platformą Obywatelską, z PSL-em i paroma tam innymi partiami, no doszło do sytuacji, że faktycznie udało się. No i generalnie ta decyzja po prostu była niezrozumiała we władzach Partii Europejskiej Socjalistów. Polskiego systemu wyborczego, który premiuje większe partie, systemu de Honta? No na pewno ten system nie premiuje mniejszych partii, ale ja uważam, że potencjał w Polsce ludzi o lewicowym myśleniu to jest minimum, ale minimum to jest co piąty Polak. A z niektórych badań wynika, że to co trzeci Polak ma poglądy lewicowe. Więc moim zdaniem, gdybyśmy więcej czasu poświęcili programowi, a nie tylko dbaniu o to, żeby jeden czy drugi dostał wysokie apanaże w Parlamencie Europejskim, wtedy powinniśmy pójść razem. Po prostu taki czy inny członek Parlamentu Europejskiego ma do dyspozycji swojej 40 tysięcy, 150 tysięcy, czy jakieś większe jeszcze kwoty pieniędzy? Nie, no jakaś idea. Temuś towarzyszyć. No i no, staraliśmy się właśnie takim ostatnim lewicowych razem z partią Piotra Ikonowicza i partią wtedy razem, dzisiaj Lewica razem, Adriana Zandberga, jeżeli tak można skrótowo powiedzieć, stworzyć własną listę do Parlamentu Europejskiego. Ona była trudna, w ostatniej chwili budowana. Tylko w 7 województwach udało się te wymagane 10 tysięcy podpisów zdobyć, takie założenie poniekąd było. No i ona, i te majowe wybory miały być pewnym ćwiczeniem. Takim ćwiczeniem na placu boju. No, nie wypadło najlepiej. Zandberg dostał najwięcej procentowo głosów, ja byłem drugą osobą, Jan Orkisz od nas też bardzo dobry wynik miał i tam parę innych osób. Ale to było za mało widocznie w opinii Adriana Zandberga, żeby kontynuować ten projekt. No i później te kłopoty finansowe i nierzetelność wpływami pieniędzy i tak dalej. No i razem, no pewnie jakoś tam porozumiał się z prezesem tej partii, no, Robertem Biedroniem. No i zaproponowali Adrianowi taką rozmowę, słuchaj, albo coś w tym stylu, bo to już jest, nie byłem świadkiem tej akurat rozmowy, no albo idzie z nami, ale na naszych warunkach, to znaczy, że start z list SLD, a nie żadna koalicja, no albo szukaj sobie szczęścia nad Unią Pracy i tamtymi innymi malutkimi środowiskami, no i zobaczymy, kto na tym wygra. No i odbyły się na takie wstępne rozmowy z kierownictwem SLD, no ale one były nie dialogiem, one były dyktatem Czarzastego, więc po pierwsze wszystkie zarezerwowane nie ma już żadnego z Unii Pracy, chyba że i tak dalej. No ale jak pojawiły się konkretne osoby, poseł Orkisz, nie, bo tam kiedyś z PiS-em współdziałał w powiecie. Starosta Hołownia z Głogowa, senator Andrzej Niski, też nie, bo jest za stary. Kralkowska była minister posłanka, za stara. Ja już dla dobra sprawy, bo to była też taka sytuacja drastyczna, że no wiesz, tam ciągle masz, my tak nie bardzo cię lubią w tym Poznaniu, bo ty jesteś taki wyrazisty, często szorstki i tak dalej, to zrobimy tak, oddam, nie startuj do Sejmu. A ja ci tam pomogę, czy zagwarantuję, podzielimy miejsca do Senatu i będziesz miał miejsce w Poznaniu do Senatu. Ja przystałem na to, szukając jakiegoś no, rozwiązania przyszłościowego. No ale okazało się to nieprawdą. Pani senator Rotnicka, która kandydowała w Poznaniu, rzeczywiście wyniosła się z Poznania do powiatu poznańskiego. Miejsce w Poznaniu było wolne, no tylko chyba nikt do końca nie przekazał Platformie albo
albo jak to Gazeta Wyborcza napisała, której nie cenię. Może też ktoś tam czegoś nie chciał, nie dopilnował i temat zniknął. Dobrze, ale najważniejszy może do też element. Kolejnego pytania z tym związanego. Wiadomo, takich historii można by opowiadać bardzo długo. Natomiast internauci są ciekawi, którą z partii w koalicji lewicowej najbardziej pan ceni? Gdyby miał pan wybrać, załóżmy, jedną z trzech partii, Wiosna, Razem i SLD, z którą miałby pan współpracować, do której byłoby panu najbliżej? To jest bardzo trudne. Pytanie sobie mnóstwo ludzi. Może bardziej programowo niż działają. Pod względem osobistych sympatii. Doły SLD są mi oddane. Pomagały mi zbierać podpisy. Gratulowały wystąpienia w telewizji, zarejestrowania listy i tak dalej. Razem jednak. Jest taki program bardzo propracowniczy. Oczywiście różnimy się jak w szczegółach, ale generalnie jakbym już miał decydować dalszą współpracę, to pewnie najbliżej do Razem. Trochę tych ludzi poznałem w trakcie kampanii do Parlamentu Europejskiego. To są często bardzo młodzi, ideowi ludzie, no, którzy za wszelką cenę chcieli być w tym Sejmie. No, poddawało im tak gdyby prawo dalszego życia. I myślę, że to jest bardzo wartościowy taki składnik przyszłej koalicji, no, które się odbędą najpóźniej za 3 lata. I to samo. Wartościowi ludzie, doświadczeni w SLD, najmniej znam ludzi z Wiosny, no bo tam był tak, to była taka partia, można powiedzieć, jednego człowieka przede wszystkim, więc najmniej ich tam znam. A partia, ona powstała z przepływu z innych partii, więc już mi trudno oceniać, kto skąd przyszedł i dlaczego. No, za krótko działali. Okej, rozumiem. Dobrze, teraz pytanie o kwestię, o które dość często zadają pytanie młodzi ludzie. Jaką ma pan wizję polityki narkotykowej? Czy popiera pan obecną prohibicję narkotykową? Czy to jest dobry pomysł, żeby ludzie nawet za niewielkie ilości lekkich narkotyków, takich jak marihuana, na własny użytek lądowali w więzieniach, mieli rozprawy sądowe, byli ścigani przez policję? Czy raczej powinna być w tym zakresie jakaś większa zmiana? O ile dobrze wiem, to za posiadanie małej ilości narkotyków nie trafia się do więzienia, czy ci, co handlują narkotykami, ci mają problemy z prawem. Ale generalnie tak, jestem za rozsądną liberalizacją, bo nierozsądnie używane narkotyki, tak samo jak nierozsądnie używane inne używki, szkodzą zdrowiu. Natomiast jestem w 100% za dopuszczeniem środków typu marihuana w lecznictwie. Po wiele badań i wiele moich ludzi, których znam, autorytetów, twierdzą, że to pomaga. Zresztą w krytycznych sytuacjach podaje się nawet twarde narkotyki po to, żeby komuś uśmierzyć ból. A ból jest bardzo źle działa na leczonych. Co do całkowitej powszechności, powiem takim pół żartem, pół serio, że gdyby narkotyki były obłożone akcyzą, tak jak alkohol, to pewnie państwo polskie, nie tylko polskie, by o wiele przyjaźniej patrzyło na te miękkie narkotyki, tak samo jak przyjaźnie patrzy na alkohol, który daje konkretne miliardy złotych w budżecie państwa. Według badań naukowych alkohol jest bardziej szkodliwą używką niż lekkie narkotyki, takie jak marihuana. No oczywiście akcyza by mogła przynieść tutaj bardzo duże zyski do budżetu, dzięki którym by można było na przykład obniżać inne podatki albo wspierać budowę mieszkań. Właśnie, kolejne pytanie. Jak rozwiązać problem bardzo wysokich cen mieszkań na rynku pracy? Na rynku, przepraszam. No więc ja tu mam kilka rozwiązań konkretnych. No tak jak powiedziałem, że tam na tej liście jestem jedynym, który jest inżynierem, który coś tam lubi konstruować, a nie burzyć. I poza tym to moje wieloletnie doświadczenie powoduje, że dość łatwo mi się w tych sprawach poruszać. Po prostu jest bardzo niesympatyczny system, który prowadzono w czasie ostatnich 30 lat. Mieszkanie stało się typowym towarem. Więc jak jest towarem, to najlepiej instytucje, te, które finansują budownictwo i inne, chcą, żeby ten towar nie był tani. No po co handlować tanim towarem, jak można zarabiać marże na drogim towarze. Więc nagle zaczęto wliczać w cenę mieszkań grunt. Kiedyś było tak, że grunt gmina oddawała, czy państwo polskie, zależy w którym miejscu, użytkowanie wieczyste i jak szło na cele mieszkaniowe, to ta opłata pierwsza była 1%,
albo znaczy z reguły około 1%, 1%. Przecież nie da się wynieść gruntu, nawet jak się budynek zburzy. W związku z tym moja propozycja jest taka, że grunt powinien być oddawany spółdzielniom mieszkaniowym bądź innym deweloperom, ale non-profit, przez państwo bądź samorządy. Wtedy cena mieszkania rosłaby od razu za każdy metr kwadratowy, nawet często 1000 zł mniej. Kolejny wariant. VAT. Tak się składa, że ten system rozliczenia VAT-u jest bardzo kosztotwórczy. Przykład konkretny, przykład mieszkania. Daję przykład spółdzielni mieszkaniowej. Teoretycznie obowiązuje tak zwane zwolnienie z VAT-u. Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego. Jest na usługi niektóre zerowa stawka VAT-u. Większość ludzi tego nie rozumie, czy tam jest zwolnienie, czy zero, nie ma różnicy. Jest kolosalna różnica. Przy zwolnieniu z VAT-u, VAT, który jest w towarze, na przykład nie wiem, w cieple, no, w wodzie, no, w wszystkich tych elementach jest VAT. Z reguły 23%, nieraz 8%. Staje się w 90%, gdyby była zerowa stawka VAT-u. Cały ten VAT można by odliczyć, a więc ten automatycznie opłaty za mieszkania by spadły. Na przykład mają dochody z innych tytułów, tak jak moja. Jakieś tam ściany na reklamy wynajmują własne lokale użytkowe i tak dalej. Zarabiają na tym pieniądze. I 10 lat temu, a się 13 lat temu jeszcze było tak, że te pieniądze można było w 100% przeznaczyć właśnie na cele mieszkaniowe. No ale ustawa się zmieniła w 2008 roku i te pieniądze trzeba wpierw opodatkować i dopiero zysk z tych pieniędzy można na cele mieszkaniowe. Efekt? 1/5 praktycznie tracimy, idzie do budżetu państwa. Cała spółdzielnia mieszkaniowa to powinna być jedna firma na podatek. Automatycznie tak powiedziałem. Maleją opłaty czynszowe. I takich rozwiązań jest więcej. Co szkodzi, żeby za uzbrojenie terenu płaciło państwo polskie, rurociągi, doprowadzenie gazu, wody i tak dalej. To co w budynku, okej, okay, niech płaci przy użytkowni. To też są bardzo wysokie koszty, tym bardziej, że często narzucane są takie rozwiązania, które mówią tak, dobrze, dobrze, wybudujecie ten budynek, ale pod warunkiem, że 5 kilometrów zrobicie sieci gazowej na koszt oczywiście mieszkających w tych budynkach w przyszłości. To są rozwiązania, które na pewno by ułatwiły dostęp. Oczywiście ja to zrealizowałem w spółdzielni, to jest tak zwane budownictwo na wynajem. I powinien być ustawowy obowiązek, że na przykład jak się buduje budynek mieszkalny, że na przykład ileś procent, 10, 15, może 20, to jest temat jakichś dłuższych analiz, dyskusji, musi być przeznaczony w celu wynajmu. I to znowu non-profit. No bo jeżeli państwo dawałoby grunt, robiłoby uzbrojenie, to mogłoby w umowie o oddanie tego gruntu określić warunki. A dzisiaj nic nie może. Rynek mieszkaniowy jest czystym, pełnym rynkiem komercyjnym, który powoduje, że biedniejsi ludzie, no z reguły dużą część swojego wynagrodzenia wydają na cele mieszkaniowe. W tym momencie zapomniałem odciszyć mikrofonu, dlatego nagrywam jeszcze raz to, co powiedziałem wtedy. Dopytałem się pana Waldemara na temat kwestii związanych z polityką mieszkaniową. Czy uważa, że wielkie programy państwowego budownictwa mieszkań proponowane przez innych kandydatów, na przykład 1 000 000 mieszkań w rok, mają sens i czy popiera tego typu rozwiązania? To chyba tylko raz w historii Polski się udało, z czasów Gierka. Raz był entuzjazm i wtedy jeszcze no, duże środki finansowe, które w pewnym momencie w Polsce się pojawiły, ze względu na kryzys, na tym petrodolarowy i tak dalej. Można było budować nawet 300 tysięcy mieszkań rocznie z wkładem 10%, resztę było z kredytu częściowo umarzalnego. Ale w dłuższej perspektywie czasu no, chyba żaden system finansowy tego nie wytrzyma. Wtedy się udało, bo tak jak powiedziałem, było mnóstwo tak zwanych tych petrodolarów. Polska dostawała te pieniądze i bardzo się poprawiła płynność finansową i wtedy mogła takie programy realizować. Ale niestety kryzys też się dość szybko obrócił przeciwko Polsce i potem nagle się w Gierka starano się zamienić formułę tych mieszkań lokatorskich na mieszkania własnościowe. Proponowano preferencyjne zasady wykupu,
i tak dalej, po to, żeby odzyskać, że państwo mogło odzyskać no, taką płynność finansową, która była zachwiana. Więc raczej trzeba myśleć długofalowo. I te moje propozycje moim zdaniem takie są, bo wszelkie takie krótkie akcje, a teraz będziemy budować socjalne, potem jest walka, kto dostanie te socjalne mieszkania. Ja obserwuję, jak to samorządy dziwnie te komisje dobierają i się potem okazuje, że jakiś jeden czy drugi prominentny działacz jednej czy drugiej partii dostaje od miasta w prezencie 110-metrowe mieszkanie. No i nieraz to prasa opisuje, to po prostu jest niedobre. System dobrze działa, jak jest przejrzysty i transparentny. Wszelkie rozdawnictwo takich mieszkań przypadkowym osobom, niby przy udziale komisji społecznych i tak dalej, właśnie generuje takie sytuacje niejasne. A w Poznaniu przynajmniej 100 takich mieszkań trafiło przez wiele lat do osób, które stać było na kupno mieszkania na wolnym rynku. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. Teraz porozmawiajmy o rynku pracy. W jaki sposób chciałby Pan wspierać pracowników? Jakie zmiany w kodeksie pracy Pan proponuje? Czy może również proponuje Pan tutaj zmiany w opodatkowaniu pracowników? Czy to jest sprawiedliwe, że osoby pracujące za płacę minimalną oddają około 40% swojego wynagrodzenia państwu? Więc po pierwsze tak, tu mam parę elementów. Znaczy, kodeks pracy, jeżeli bym miał zmieniać, to tylko w tej części dotyczącej czasu pracy. Jak pan wie, od wielu lat i Unia Pracy, ja mówimy o tym, że dzień pracy powinien być krótszy. Ponad 100 lat temu Ignacy Daszyński, też lewicowiec, PPS-owiec wtedy doprowadził do ustawy sejmowej, gdzie dzień pracy był 8-godzinny. No po 100 latach chyba można pracować krócej, tym bardziej, że wspomagani jesteśmy takim urządzeniem, jak w tej chwili, z którym my rozmawiamy, więc my optujemy za tym, żeby dzień pracy, czy powiedzmy tydzień to 35, ale ponieważ tak prościej się przelicza, dzień pracy był 7-godzinny. A w niektórych przypadkach, bo sam gdzieś redaktor inny mi zwrócił uwagę, na przykład w służbie zdrowia pielęgniarki mogły pracować 6 godzin i to oczywiście wszystko by się musiało odbywać bez utraty wynagrodzenia. I ja wierzę w to i realizuję to w spółdzielni, której zarządzam, że wydajność pracy nie spadnie. No, generalnie jestem za tym, żeby ta zerowa stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, tak ten PIT tak zwany, był taki sam, jak mają radni i parlamentarzyści. A więc to jest ten poziom 2500 miesięcznie, 30 000 w roku. Bo nie wiem, dlaczego tamte grupy zawodowe mają być uprzywilejowane w stosunku do kasjerek, pielęgniarek, wszystkich sprzątających ulicę, ale także pracowników biurowych. Jeżeli ktoś mało zarabia, to nie powinno państwo jeszcze z niego tego haraczu ściągać. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. A to możemy w sumie porozmawiać o tym, czy są w Polsce oprócz polityków, bo już o tym pan powiedział, grupy, które są uprzywilejowane przez system podatkowy i system emerytalny i czy powinniśmy dążyć do wyrównania przepisów wobec niektórych grup. No to raczej, jakże już to emerytalny system i to powiem tak, no to jest w Polsce mnóstwo ludzi, na przykład tak, są grupy zawodowe, chociażby prokuratorzy, chociażby właśnie sędziowie i wiele innych, które w ogóle nie płacą jako takiego odpisu na system emerytalny, a potem się okazuje, że jak przychodzą niby nie na emeryturę, bo to jest takie, przepraszam, machlojstwo delikatnie mówiąc, tylko przychodzą w stan spoczynku, to nie dostają emerytury, tak jak większość z nas, parę tysięcy złotych, ale dostają wynagrodzenie 85%, czy tam około 80% ostatniego wynagrodzenia albo wynagrodzenia, które by otrzymywali, gdyby pracowali. No i te emerytury są rzędu nawet kilkunastu tysięcy miesięcy. Emerytury w cudzysłowie, kilkunastu tysięcy miesięcy. Jestem za tym, żeby ten podstawowy system był przejrzysty i wszystkich traktował tak samo. Tyle, ile lat pracujesz, tyle, ile odłożysz, tyle możesz skonsumować, a jeżeli brakuje w systemie, to państwo dokłada, ale wszystkim równo. Jeżeli oczywiście gdzieś jest praca bardzo uciążliwa, no nie, na przykład na dole w kopalni, czy przy jakichś materiałach chemicznych i tak dalej, i nie można pracować tyle lat, ile trzeba, no to trzeba stosować wskaźnik odpisu tego bieżącego na emeryturę odpowiednio wyższy, przy czym tą część za tą szkodliwą pracę nie powinien płacić pracownik, tylko przedsiębiorca, właściciel firmy, który zmusza ludzi do pracy w bardzo trudnych warunkach,
związku z tym musi część swojego zysku oddać na dodatkowy odpis emerytalny, tak żeby on na przykład po 25, 30, 30 latach ciężkiej pracy mógł przejść na świadczenie za nie pracę, tylko świadczenie emerytalne. A jakie ma pan zdanie na temat kwestii wieku emerytalnego? Jak wiemy, społeczeństwa europejskie, w tym polskie, starzeją się. Jest coraz mniejszy przyrost naturalny, jest coraz mniej młodych ludzi, ludzi, którzy będą pracować, a coraz więcej ludzi, którzy będą biorcami systemu emerytalnego. I czy powinniśmy dążyć do utrzymania tego obecnego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, czy powinny być w tym zakresie jakieś zmiany? Ja jestem za tym, żeby emerytura była prawem, a nie obowiązkiem, albo określona ustawowo. Jeżeli jest prawem, ja jestem w wieku emerytalnym. Teoretycznie mógłbym pójść na emeryturę, ale nie stosowałem żadnych kruczków, pracuję, odprowadzamy składkę emerytalną i kiedyś o tę emeryturę przejdę, ale przejdę wtedy, kiedy uznam, albo firma, w której pracuję, uzna, że już nie jestem przydatny do tej pracy, którą wykonuję. Natomiast każde określenie daty, czy to będzie 65, 67, 70, to są wszystko zagrywki władz, które myślą, jak jeszcze można pracownika troszkę skupnąć, żeby tej emerytury mu naprawdę nie wypłacić. Znaczy każdej władzy publicznej, najlepszy był system taki, pracujmy aż do śmierci, bo wtedy system emerytalny będzie wydajny, będzie można jeszcze na nim zarobić, nie trzeba tego dokładać. Więc tak powiedziałem, wracam do początku. Niech każdy decyduje, kiedy może iść na emeryturę, kiedy chce iść na emeryturę. Bo wiadomo, że pracuje w trudnych bardzo warunkach pracy, to zakład pracy powinien płacić za większą składkę emerytalną, żeby on mógł wcześniej przejść na emeryturę. I to dotyczy i wojskowych, policjantów i tak dalej. Prokuratora i sędzia, jak już powiedziałem wcześniej, no nie akceptuje takich wyłamów prawa. To znaczy, tego, co się orientuję, no to przewidywania dla mojego pokolenia, ja mam teraz 22 lata, są takie, że w przypadku obecnego systemu ZUS-u to będziemy dostawać średnio po 500-600 zł emerytury, więc to jest, ten system jest jak najbardziej piramidą. No to dlatego właśnie, dlatego mówię, że lepszym rozwiązaniem jest naprawdę, no znaczy, jeżeli ktoś kogoś się czuje dobrze, jest przydatny, może coś robić, to on sam zdecyduje, w jakim wieku trzeba odejść na emeryturę. I teraz, jak to jeszcze też można zrobić zachęcając? No, mnie też poniekąd ZUS zachęcił, bo jak osiągałem 65 lat, to mi wysłali taką informację, że gdybym przeszedł na emeryturę tego tam 1 lipca rok temu na przykład, no to bym dostał tyle. Ale gdy będę pracował jeszcze rok, albo jeszcze dwa, albo jeszcze trzy, to mi wyliczyli, ile dostanę więcej. I to ja sobie kalkuluję i liczę. Po pierwsze, no czy chcę już iść teraz, i przepraszam, dostawać to, co odłożone, czy pracować dłużej. No, no myślę, że większość nas jest myślącymi ludźmi. I każdy, póki jest przydatny, póki może być, chodzić do pracy, to nie jest tylko kwestia wynagrodzenia, ale pewnej świadomości przydatności człowieka. No każdy z nas, czy większość chce być przydatna, chce móc robić coś takiego, co inni ocenią pozytywnie. No to będzie pracował dłużej. A w perspektywie będzie miał też wyższą emeryturę. Oczywiście będzie ją brał w krótszym okresie czasu, no bo wprawdzie niektórzy mówią, że możemy nawet 200 lat, no ale to chyba jeszcze wiele, wiele może wieków minie, zanim taki wiek będziemy osiągać. Dobrze, dziękuję za odpowiedź na pytanie. A teraz powiedzmy, że lewica w opinii publicznej, świadomości publicznej kojarzy się raczej z chęcią utrudniania działalności gospodarczej, wyższym opodatkowaniem przedsiębiorców, powiedzmy biurokracją. A ja się chciałem zapytać, czy ma pan jakieś postulaty dla przedsiębiorców, dla pracodawców? Czy ma pan właśnie też jakąś ofertę dla ludzi, którzy stoją raczej po stronie biznesu? Jaką ma pan wizję polityki w tym zakresie? Odpowiedziałem już tak. Moim priorytetem są przede wszystkim pracownicy, pracobiorcy. W związku z czym te rozwiązania są przede wszystkim dla nich, a więc wyższe wynagrodzenie, krótszy czas pracy, żeby można godnie żyć. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie da się załatwić wszystkich praw pracowniczych rozbudowującą się ciągle administracją publiczną, co z ubolewaniem stwierdzam, że bardzo szybko rośnie administracja publiczna i to wielość urzędów,
urzędów, zatrudnienie w urzędach, co wcale nie sprzyja ułatwieniom w normalnym życiu. Stąd też moja propozycja jest, muszę myśleć o firmach, bo jeżeli nie będą firmy mogły osiągać nawet 1-procentowej, 2-procentowej rentowności, no to biznes przestanie się opłacać prowadzić. W związku z tym dla biznesu na dzień dzisiejszy najważniejsze jest dla spółdzielni takiej, czy pracy, czy mieszkaniowej, czy innej, żeby ułatwiać im pracę. Dzisiaj są dwa takie bardzo trudne problemy. To jest bardzo skomplikowane prawo i podatkowe, i budowlane. Coraz to nowe ustawy, coraz nowe uchwały, ilość samorządów. No kiedyś była gmina i było województwo i wystarczyło. Od 20 lat mamy gminę, nie wiadomo komu potrzebne powiaty, samorządowe województwa, równolegle urząd wojewody. No uprośćmy to wszystko, połączmy urząd wojewody z urzędem marszałkowskim. Zlikwidujmy, chociaż to jest bardzo trudne, ale zreformujmy powiaty. No dajmy tym, którzy działają, ułatwmy działanie. Na przykład prowadźmy zasadę, że na przykład każda decyzja nie w ciągu 3 miesiąca może być wydana, niech w ciągu 7 dni będzie wydana. Bo jak na przykład albo urząd, to on chce, żeby w ciągu 7 dni mu udzielić odpowiedzi, a sam często czeka miesiąc, a 29 dnia przysyła pismo, że no musi się zastanowić, bo sprawa jest skomplikowana, to kolejne 2 miesiące i tak można robić, tak dalej. Więc uproszczenie prawa ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Bo my mamy w naturze jako Polacy chęć przedsiębiorczość. Drugi kolejny. Wielość podatków. Niech ktoś mi wytłumaczy, po co w Polsce jest tak zwany archaiczny podatek od nieruchomości. No po co? Szef, który chce szewstwo prowadzić za każdy metr kwadratowy swojej suteryny często, musi płacić 20 parę złotych podatku od nieruchomości rocznie. Dlaczego? No, trudno zrozumieć. Kolejna sprawa. Prosty system, czy ZUS-owski, czy nie ZUS-owski. No, dzisiaj niech pan nie wierzy, że większość drobnych firm ma największe problemy z prawidłowym rozliczeniem się. Jeszcze mają nad głową toporek, że w ciągu 5 lat może przyjść kontrola, a ZUS-owska w ciągu 10, jakiś tam błąd sprzed 8 lat i trzeba płacić coś ze skarbnymi odsetkami. To nie wynika ze złości. Tam też każda władza publiczna, chcąc podnieść swoją rangę, władzy, ważność i tak dalej, komplikowało prawo i jeszcze się otaczało mnóstwem, coraz większą ilością ludzi, którzy by utwierdzali ich w przekonaniu, że czynią dobrze. Efekt był taki, że ten szczyt kompetencji coraz większej ilości ludzi następował wcześniej. I teraz niestety tego bardzo pozywa oceniam od 1999, gdzie oczywiście była duża taka chęć pomocy przedsiębiorcom, gdzie nie było. Nagle przyszedł okres końca rządu AWS-u i Unii Wolności. No i coś się stało, że mój główny cel. Ludzie muszą zarabiać dobrze, żeby godnie żyć. Ja mogę wrócić do tego, co w tej chwili jest to najwyższa stawka, specjalny podatek. Jaka jest proponowana przez pana Witkowskiego stawka podatku dla najbogatszych, od jakiego dochodu? No, w tej chwili jest dla tych, którzy zarabiają powyżej 1 miliona rocznie, są ekstra płacone podatki i to rozwiązanie mi podoba się. I tu wrócę do programu Unii Pracy. W 2003 roku zgłosiliśmy taki postulat, żeby od zarobków powyżej 50 tysięcy miesięcznie stawka podatku była 50%. No wtedy ówczesny minister finansów, ale także wicepremier Hausner byli zdecydowanie przeciwni temu rozwiązaniu i ten postulat Unii Pracy koalicjanta SLD nie znalazł zrozumienia i nie wszedł w życie. Powiem tak, ten system jest w miarę sprawiedliwy.
z tymi stawkami, które są w tej chwili? Ale generalnie ten podatek zero powinien być rozszerzony. To jest, jeżeli chodzi o dochody osób fizycznych. Co do dochodów osób prawnych, no tam te stawki nie są za wysokie w tych małych firmach, a ten ostatnio rządzący zgłosił, że przyjął te małe firmy całkowicie zwolnić z płacenia podatku dochodowego pod warunkiem, żeby ten pieniądze w dłuższej perspektywie czasu przyczynić się do tego, że będzie mniejsza konsumpcja przez właścicieli dochodu, a ten dochód będzie służył do wytworzenia nowych miejsc pracy bądź innych ułatwień. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mało o tym kto mówi. Kiedyś wprowadzono podatek Belki, który tak naprawdę uderza najbardziej w ciułaczy, bo ci najbogatsi w ogóle nie lokują pieniędzy w polskich bankach, tylko gdzieś w różnych miejscach gdzie indziej. A od iluś lat nie idzie się doprosić państw, które są i w Unii Europejskiej, mimo że jest rezolucja o tym z 2001 roku o prowadzeniu podatku Tobima, to jest tak podatek objaśnię za transakcje finansowe nie, między granicami państw, nie będące zapłatą za towar bądź usługę. To niby nic, ale kiedyś z Markiem Belką, chyba z 10 lat temu, był prezesem banku NBP, próbowaliśmy wyliczyć, jaki to jest poziom. I wtedy było 5 albo 6 miliardów złotych, już teraz dokładnie nie pamiętam, rocznie w skali Polski. Ale co to daje? To nie tylko chodzi o ten podatek. Proszę zauważyć, że dzisiaj na przykład ktoś, kto ma firmę na wyspie Jersey i stoi za nim olbrzymi kapitał, może w ciągu dnia zmienić w jedną czy drugą stronę wartość złotówki. No ponieważ jak się obserwuje spekulacje na rynku, to może to się nazywa spekulacja, bo za chwilę z domu ktoś mnie pozwie, że używam złego słowa, ale wpływanie na kurs złotego, który nie odzwierciedla wartości waluty, a i nie odzwierciedla siły tego polskiego pieniądza, no to jest śmieszne. Po raz euro kosztuje na przykład tam 4,10, a za kilka dni 4,40. No przecież to nie jest spowodowane sytuacją gospodarczą, tylko raczej emocjami na rynku. Gdybyśmy mieli euro, oczywiście by tego nie było. Ale przecież ten kapitał nie wpływa tylko na waluty, ale on wpływa na polską giełdę. I są skoki nawet nieraz 20% jednego dnia różnych spółek, nie wiadomo dlaczego. No to jeżeli ten bogaty kapitał zagraniczny całkowicie poza dostępem tak naprawdę Polskiej Komisji Papierów Wartościowych i innych instytucji, które mogą kontrolować polskie kapitały, wpływa na kursy akcji w sposób całkowicie niezrozumiały dla mnie nieraz, mimo że trochę na giełdzie operuję. I dlatego ten podatek Tobina też by pomógł, bo jeżeli ktoś daje zlecenie rano na przykład na kupno no akcji jakichś tam, nie wiem, firm, wieczorem spekulacja nie odpowiadająca w ogóle wartości firmy, tylko po to, żeby jakiś ktoś tam, jakiś kapitał światowy na tym zarobił. I to co mówi na początku, no ta liczba najbogatszych na świecie właśnie żyjąca nie z produkcji, ale przede wszystkim z takich działań ciągle kurczy się, ale ich majątek rośnie znacznie szybciej niż tych najbiedniejszych, którzy nawet nie myślą o grze na giełdzie. O Rosji, Białorusi, naszych sąsiadów. Ja wyraźnie mówię, że w pierwszej kolejności Unia Europejska, w drugiej kolejności Europa i mówię wyraźnie o sąsiadach ze wschodu, zachodu, północy i południa. Więc tu trzeba szukać przyjaźni, tu trzeba szukać naturalnej wymiany rynkowej, a dopiero szukać ich dalej za oceanami i także w USA. Z prostej przyczyny jestem zwolennikiem, tu w rodzinie proponujemy takie, że powinniśmy na przykład jeść owoce lokalne. One są dla nas bezpieczniejsze, zdrowsze i tak dalej. Przewóz tych owoców tam często tysiące kilometrów z chemią, wszystkim innym, one nie służy naszemu zdrowiu. A poza tym te olbrzymie tysiące kilometrów, które są statki, a nieraz samoloty muszą przebyć, to jest dodatkowe obciążenie dla środowiska, wiesz, to się nie odbywa bezemisyjnie, tylko to kosztuje. Więc mówię, szukajmy przyjaciół w Unii Europejskiej, bo kilkanaście lat temu to był chyba drugi historyczny, taki poważny krok w historii Polski, wstąpiliśmy do tej Unii Europejskiej i nie odwracajmy się plecami od
sąsiadów. No najbardziej chyba wrażliwy to jest ten temat wschodni. Jestem za tym, żeby mimo wszystko zrobić, starać się zacieśnić stosunki z państwami z, no, za wschodniej granicy i trochę dalej, bo one są kulturowo i naturalnie związane też z Europą. Wystawianie ich, stawianie tam zdecydowanej, ostrej granicy w dłuższej perspektywie czasu będzie się obracało przeciwko nam. A co do USA, no mam doświadczenia, też byłem wicewojewodą 2001 do 2006, nadzorowałem, byłem szefem zarządzania kryzysowego tak zwanym i mając dostęp do ściśle tajnych specjalnego przeznaczenia także natowskich, no nieraz wpadały jakieś materiały na temat polityki Stanów Zjednoczonych. No, tam władza prezydencka jest silnie związana z, no, z dużymi koncernami zbrojeniowymi, farmaceutycznymi, cyfrowymi i tak dalej. I one wszystko robią, żeby, znaczy dbają o interes Amerykanów. Postara się przekonać różne sojusznice państwa, żeby tam lokować zakupy często bardzo drogiego sprzętu wojskowego, który później się często okazuje całkowicie nieprzydatny. I tak samo mam negatywne zdanie o pomyśle zakupu F-35. No, obserwując teatr działań wojennych, dzisiaj powiem, że dzisiaj drony wygrywają wojny na odległość, wojny powietrzne, a samoloty tego typu jak myśliwce F-35, nawet jak będą wielozadaniowe, to one nigdy mogą być, może być nawet tak, że te za 5, 6, 10 lat po prostu będą złomem, który będzie pokazywany na paradach wojskowych albo sobie piloci poćwiczą na nich, ale na pewno nie będą mieć takiej zdolności bojową jak dużo tańszy, bezzałogowy dron. A więc przyjaciół w Europie, a do tych zamorskich krajów z dystansem, bo ta przyjaźń bardzo często nas bardzo dużo kosztowała i może kosztować w przyszłości. Oryginalne stwierdzenie, wyróżniające się, taki odróżniający pana pogląd mi się wydaje z tej kwestii od pozostałych kandydatów na prezydenta, ponieważ zazwyczaj się podkreśla znaczenie przyjaźni z USA. Natomiast bym powiedział, że czyli pan optuje za taką jakby polityką wielowektorową. Jestem za integracją większą z Unią Europejską. Mówię, obserwowałem wejście do Iraku naszych żołnierzy. Przesłanki może ku temu były. Informacje, które Amerykanie nam dostarczali, wskazywały, że to jest słuszna decyzja. Okazało się, że to była decyzja chybiona. To samo obserwowałem w 2011 roku, ten konflikt w Afryce, Ameryce Południowej, przepraszam, w Afryce Północnej, też w jakiejś części sprokurowany przez armię, najsilniejszą armię na świecie. Skutki mamy do dzisiaj. Myślimy, czy wysiedleńców przyjąć, nie przyjąć, emigrantów dzielimy i tak dalej, a matki z dziećmi umierają całkowicie bez winy na tą sytuację, którą ktoś tam wytworzył. A wcześniej, no przecież Afganistan był pompowany uzbrojeniem amerykańskim, żeby osłabiać wtedy ówczesny Związek Radziecki. Obrócił się także przeciwko Amerykanom. Polacy też tam ginęli. Więc niepotrzebne wchodzenie w takie konflikty, ono nic nie daje, a generalnie jeszcze w ogóle wszystkie wydatki na zbrojenie, one prędzej czy później obracają się przeciwko ludzkości. Bo tak to niestety działa, a wszystkim nam się wydaje, jak kupimy sobie jeszcze lepszy czołg, większy czołg albo armatę o większym kalibrze, to będziemy się czuli bezpieczniej. Historia pokazuje, że zbrojenia prędzej czy później powodują konflikty zbrojne. No tylko, że i śmierć zazwyczaj ludzi. Dobrze uzbrojony napastnik atakuje gorzej uzbrojonego obrońcy z drugiej strony. Istnieje znany cytat, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Więc czy to raczej nie działa w drugą stronę? No tak mówię. Znaczy, czy to powiedzenie jest prawdziwe, czy nie? No, historia ostatnio wskazuje, że jest bardzo różnie, tym bardziej, że mamy na świecie wielu przywódców, którzy gdzieś jakby ich dokładnie przebadać psychiatrycznie, to wynik mógłby być różny. No i wtedy
No tacy ludzie też w nieodpowiedzialny sposób decydują się na wywołanie konfliktów zbrojnych, czy namawiają jakieś tam grupy ludnościowe, żeby one zbrojnie wystąpiły. Więc tak jak powiedziałem, im mniej broni, szczególnie takiej, która może oddziaływać na duże odległości, tym będzie nam docelowo się żyć bezpiecznie. Nie jestem pacyfistą, ale uważam, że niestety zbrojenia, broń dalekiego zasięgu obraca się przeciwko ludzkości. Dobrze, dziękuję za opinię. Teraz przejdźmy do tematu transformacji energetycznej. W jaki sposób Polska powinna dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej? W którym roku chciałby Pan, żeby Polska była krajem neutralnym energetycznie i czy popiera Pan budowę elektrowni atomowej? No zacznę od końca. Popieram budowę elektrowni atomowej, bo ona przyspieszy proces przechodzenia na inne rodzaje energii. Tym bardziej, że właśnie wszystkie kraje wokół Polski mają te elektrownie atomowe, więc ten argument, że gdyby coś się wydarzyło, no to będzie skażenie, no to się nie musi wydarzyć u nas. A poza tym te współczesne elektrownie atomowe są wielokrotnie bezpieczniejsze niż te budowane kilkadziesiąt i projektowane kilkadziesiąt lat temu. Tutaj nie ma dyskusji. Popieram docelowo, żeby elektrownia atomowa w Polsce. Teraz co do źródeł, jak gdyby tej energii, którą potrzebujemy do życia w celach bytowych, a więc ogrzewanie mieszkań, paleniska domowe i tak dalej, jestem zdecydowanie przeciwny za wyeliminowanie węgla. Im szybciej, tym lepiej. Węgiel niestety jest paliwem, które wytwarza olbrzymie ilości tych pyłów zawieszonych, a więc głównego składniku smogu. Smog powoduje, że kilkadziesiąt tysięcy, może 40, może 50 rocznie ludzi szybciej umiera. Więc tu ten krok powinien być bardzo szybko dokonany i niektóre województwa, także tam, gdzie byłem 12 lat radnym, uchwaliło kilka lat temu taką ustawę antysmogową, która określa terminy, kiedy należy wyeliminować węgiel z palenisk domowych. Teraz węgiel do celów przemysłowych. Tu oczywiście ta transformacja nie da się określić jednolitej daty. Natomiast, żeby ten węgiel był mniej uciążliwy dla środowiska, no to popieram wszelkie działania, te wysokie kominy, filtry w kominach, węgiel spalany w elektrowniach. No bo bez energii ciągle jeszcze nie możemy żyć, a budowa elektrowni atomowej będzie trwała wiele lat. A jeżeli już, to też węgiel można w inny sposób wykorzystywać, poprzez zgazyfikowanie go na dole w kopalni. Dopiero później gaz wykorzystywany jest do celów czy grzecznie gaz na ekologiczne paliwo. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. Teraz kwestie bardziej światopoglądowe. Do tej pory rozmawialiśmy głównie o gospodarce i o relacjach zagranicznych. Więc czy popiera Pan małżeństwa homoseksualne? Czy popiera Pan liberalizację prawa do aborcji? Jaką ma Pan wizję relacji Państwa z Kościołem? Więc teraz tak, po pierwsze, znaczy nie popieram małżeństw homoseksualnych, a czy ja generalnie to normalne, znaczy w ogóle to jest bardzo skomplikowana sytuacja, małżeństwo, jak powinno być w życiu opisywane i mężczyzny, i kobiety, i tak dalej. Ale ponieważ jest w polskim prawie, nie tylko właśnie w większości praw świata, czy konstytucji światowych jest określona pojęcie małżeństwa, więc ja uważam, że należy dopuścić taką formę powiązania się z sobą. A jeżeli nie nazywać to wprost małżeństwem, nie, chociażby z względów konstytucyjnych i tak dalej, to dać szansę na zawiązywanie związków partnerskich, ale z wszystkimi prawami, które z małżeństwa wynikają. A więc tak, można wspólnie posiadać mieszkanie. Tam taki wyłom wprawdzie jest, ale są pewne problemy jeszcze innej natury. Wspólne rozliczanie podatkowe, a w ostateczności także dopuszczam przez takie pary, także homoseksualne, adoptowanie dzieci. I tu objaśniam jeszcze raz, jak objaśniłem to w tym programie telewizyjnym. Mówię, znowu wracam do czasu, kiedy byłem wicewojewodą, ale też to rozmów ostatnio z jedną czy drugą panią dyrektor domu dziecka, jest mnóstwo dzieci w domach dziecka, sierot, albo porzuconych świadomie, albo z innych względów, albo rodzice umarli, i tak dalej, które dużo lepiej będą się czuły obojętnie, czy w związku znaczy normalnym związku, homoseksualnym związku, czy innym związku. Może to słowo normalne, nienormalne jest niewłaściwym akcentem.
ponieważ gorzej mają w domu dziecka, szczególnie jak muszą być tam do 18 roku życia, bo z jakich względów adoptują dzieci z reguły pary w miarę bogate, zasobne, bo proces przyznawania prawa do takiej adopcji jest dość skomplikowany, długotrwały, sprawdza się majętność, warunki domowe i tak dalej, więc często te biedne pary, nawet gdyby chciały, to nie mogą adoptować, więc te bogatsze pary, może głupio to brzmi, co mówię, ale ponieważ znam takie przynajmniej dwie rodziny, które to, z tego prawa skorzystały, no wybierają dzieci jakieś takie, ich punkty widzenia bardziej poprawną postawę, mają ładniejszy kolor oczu i tak dalej. Nie powinno tak być, ale życie jest tylko życiem i tak jest. Więc w interesie dzieci, które przebywają w domach dziecka, które przez lata nie mogą być adoptowane, należy dopuścić także możliwość adopcji przez takie pary, które miały trwałe związki, także pary homoseksualne. A teraz ta druga część, opowiedziałem o jednym, a jeszcze pan miał coś tam. A, państwo Kościół. Oczywiście jestem za świeckim państwem, świecką szkołą. Religia powinna wrócić do salek katechetycznych. Instytucje, wszystkie uroczystości państwowe nie powinny być nigdy przerywane modlitwą, co jest dość powszechne, także w samorządach, nawet i to będzie, czy tam PiS rządzi, czy Platforma, czy tak dalej, jest uroczystość, na przykład tam, nie wiem, święto, koniec wojsk, rocznica wyzwolenia, koniec wojny i tak dalej, i nagle w trakcie uroczystości pojawia, zaproszony jest ksiądz i mówi, a teraz pomódlmy się za tych, co odeszli. Nie? Sytuacja jest dyskomfortowa dla tych, którzy nie są wyznawcą na przykład wiary katolickiej. Jeżeli już, to powinno się robić to albo przed, albo po uroczystości, albo może już jak już, to taką bardzo ekumeniczną tą modlitwę zrobić, a więc są różne wyznania w Polsce, bo nie tylko jeden kościół jest w Polsce. A jeżeli chodzi o instytucje publiczne, razi mnie symbol jednej z wiary. W Sejmie, w Sejmiku, parę lat temu też zawisł, bo tak nie powinno być. To są instytucje publiczne, nie powinny wskazywać, jakie są przekonania religijne tego, który decyduje o powieszeniu krzyża czy innego symbolu religijnego. Dobrze, i trzecia część pytania była? Na temat aborcji, prawa aborcyjnego. A, no generalnie tak, a czy to postulat Unii Pracy, a nawet bym powiedział, że 28 lat temu Unia Pracy powstała między innymi z ruchów kobiecych, takich anty, które jakby były, przeciwstawiały się karaniu za aborcję i tu hasło nie zmieniło się od lat. Ciało kobiety, prawem kobiety. Zresztą znowu powiem tak, nie może być to sposób na antykoncepcję. No generalnie trzeba rozpowszechnić wszelkie możliwe i wiedzę, szkołę i edukacja. Jeżeli rodzice nie potrafią wyedukować, to szkoła powinna tą edukację seksualną prowadzić i dostępność środków antykoncepcyjnych. Nawet kiedyś parę lat temu w wywiadzie do Rzeczpospolitej użyłem takiego sformułowania, że co by się stało, jakby w liceach, pod koniec liceum, kiedy wiadomo, że ileś osób podejmuje pierwsze tam czynności, jak można powiedzieć, ale spożycie seksualne, dlaczego prezerwatywa nie mogła być dostępna w szkole? Różnie bywa. No może taki czas nadejdzie. Ja już to wyraziłem tam z 5 czy 6 lat temu, ale uważam, że to jest temat godny rozważenia. No, jeżeli ktoś ma 18 lat i decyduje się na świadome współżycie, to czemu mu nie ułatwić tego na przykład poprzez automat w szkole z prezerwatywami? Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź na pytanie. Przynajmniej pan jasno wyraził stanowisko. Nie boi się pan tutaj wyrazić swojej opinii, a mam takie wrażenie w przypadku innych kandydatów na prezydenta, przynajmniej oglądając debaty telewizyjne. A teraz... Ja ci powiem tak, znaczy nie chcąc, większość tych kandydatów żyje za publiczne pieniądze, za nasze podatki. To jest jedyne, co im się w życiu udało. Praktycznie nie ma żadnych sukcesów poza polityką, więc oni chcą się tak się ustawiać, żeby móc znowu w kolejnych wyborach startować, kolejne lata sobie pożyć za jakąś tam wysoką pensję w Sejmie, w parlamencie, żyjąc w Parlamencie Europejskim, bo tam są horrendalnie wysokie wynagrodzenia, niczym nieuzasadnione, ponieważ oni praktycznie żyją w Polsce, a jeżeli są w Brukseli, to i tak dostają tam 300 euro za każdy dzień pobytu w Brukseli dodatkowo. Dobrze, dziękuję bardzo. A teraz z drugiej strony, czy poparłby pan
liberalizację prawa do posiadania broni, żeby łatwiej było uzyskać broń w Polsce? Czy raczej jest pan Nie, przeciwko mam takie przekazowi same, to panu postępowej? powiem, mam dokładnie takie samo zdanie jak na temat zbrodni, tak samo jak na temat broni, która by była powszechnie dostępna. Ona tylko pozornie zwiększy bezpieczeństwo, po prostu będzie więcej wypadków postrzeleń i wypadków śmiertelnych, więc A czy to nie jest jestem tak, że przeciwny. przestępca i tak będzie miał dostęp do broni, a uczciwy obywatel w Wie pan przypadku co, wysokich ja restrykcji musiałem, nie ma? tam robiłem jakieś obowiązkowe strzelania i tak dalej, jak tam byłem wojewodą, a szczególnie jak to po tych zamachach w Londynie i w Madrycie, tam nas starano się wykształcić na okoliczność, gdyby był. To trzeba mieć charakter. Znaczy, po pierwsze tak trzeba się nauczyć tego, ale po drugie, no, trzeba być, no, coś takiego mieć, nawet jak ten bandyta będzie. Bo z reguły bandyta też nie ma zamiaru zabić. To jest tak często jak zwierzę w lesie, jak człowiek napotka wilka, jak się odejdzie jeden i drugi, no to się rozchodzą. Ale jakby chciał go uderzyć na przykład kijem, to ten wilk użyje zębów, żeby zrobić krzywdę człowiekowi. I tak samo jest moim zdaniem z bronią. A ponieważ kiedyś studiowałem jako drugi fakultet, taki studia technologii kształcenia i tam była socjologia, psychologia między innymi, no to właśnie te zachowania ludzkie są często wywołane tym. Pozornie będę się czuł silniejszy, bo mam pistolet przy sobie. Tylko wyjęcie tego pistoletu może się skończyć moją śmiercią. I tego już sobie nie uświadamiamy. Bo wydaje nam się, że jesteśmy silni, bo mamy broń przy sobie. Jestem przeciwny powszechnemu dostępowi do broni, a Stany Zjednoczone Ameryki Północnej utwierdzają mnie w tym przekonaniu. Po prostu nie ma tygodnia, żeby nie było strzelaniny w Stanach, giną niewinne dzieci. Przypadkowi ludzie tylko dlatego, że jeden czy drugi idiota, za przeproszeniem, który ma broń, któremu coś tam się stało, do poprzedniego dnia używa tej broni i zabija często nawet kilkadziesiąt osób. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz zapytam się o kwestię służby zdrowia. Jakie zmiany by pan wprowadził, żeby usprawnić polską służbę zdrowia? No generalnie źle się stało właśnie w tym 99 roku. Kiedyś była służba zdrowia praktycznie w jednych rękach. Nagle się okazało, że są potrzebne szpitale powiatowe, szpitale wojewódzkie, szpitale MSWiA, jeszcze jakieś tam szpitale prywatne i tak dalej. To wszystko robi galimatias. System NFZ-u też nie sprzyja racjonalnemu wydatkowaniu tych publicznych pieniędzy, więc ta reforma to jest na zasadzie tylko i wyłącznie konsensusu. System, który był kiedyś tam 17 kas chorych, też się nie sprawdzał, ale gdyby dopuścić, że te kasy chorych mogą konkurować na rynku, podobnie jak jest w Czechach, to moim zdaniem warto by z tego pomysłu skorzystać. Czeski system zdrowia, mimo że nie ma tam horrendalnie wysokich zarobków lekarzy, mimo że szpitale są praktycznie wszystkie publiczne, to konkurują kasy chorych i lokują usługi tam, gdzie one są solidnie, dobrze wykonywane. Nie zwiększałbym obciążenia obywateli składką, co najwyżej władze publiczne do kierowania większych strumieni pieniędzy na najbardziej potrzebne na danym regionie usługi medyczne. Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź. Już będziemy powoli zbliżać się do końca. Dobrze. Jeśli ktoś jeszcze chce zadać pytanie, to na czacie to zapraszam, jest jeszcze taka możliwość. A do pana kieruję pytanie, w jaki sposób chciałby pan wspierać polskie rolnictwo? Czy sprzedaż żywności genetycznie modyfikowanej powinna być dodatkowo regulowana? To jest znowu trudne. Tak, rolnictwo generalnie moim zdaniem sobie nieźle daje radę. Co najwyżej należy im pomóc, żeby te rynki, chociażby wschodnie, które kiedyś były takim stałym miejscem eksportu naszych towarów rolnych, no, nie były blokowane przez politykę, bo tak naprawdę jeżeli Rosjanom się tam coś blokuje, jakieś embargo się na coś zakłada, to oni się mszczą i ta zemsta dotyczy przede wszystkim krajów najbliższych, a więc Polaków. No, większość, pamiętajmy, naszych jabłek czy innych wyrobów trafiała na rynek rosyjski, ale także kosmetyków, także odzieży i tak dalej. Więc nie walczmy w taki sposób z sąsiadami, bo to uderza prędzej czy później wytwórców naszej żywności. Co do genetycznie modyfikowanej żywności. Pewnie prędzej czy później nie da się od tego uciec. Wielu przyczyn, no między innymi odporność na szkodniki, na grzyby i tak dalej, i tak dalej.
To powinno być pod silną kontrolą władz publicznych, a nie tak jak jest dotychczas, znowu te największe koncerny odpowiednio lobbując, a przypomnę z naszej mojej młodości, ten azotoks powszechnie stosowany do ochrony, który się później okazał się w kościach odkładał, niedawno był jeszcze jakiś tam inny, już nie pamiętam, herbicyd, który miał ograniczać rozrost trawy i znowu przynosi skutki negatywne. Tu niestety potrzebna jest silna kontrola instytucji publicznych, nawet międzynarodowych, finansowanych tylko przez jednostki publiczne, bo każde próby szukania pieniędzy w koncernach, które wytwarzają żywność albo środki ochrony chemicznej, albo inne urządzenia, powoduje podejrzenie o możliwość wpływania na ich decyzje, które stają się nieobiektywne. Więc w jakichś tam rozsądnych granicach, no, nieraz będzie trzeba modyfikować żywność, a jeszcze tam część przecież tego, co dzisiaj jemy, nawet nie wiemy, może nie uświadamiamy sobie, że to było też modyfikacja, tylko na innym poziomie. Te wszystkie tam prace pana profesora Pieniążka przy jabłoniach, czy jakiegoś tam innego rosyjskiego, czy amerykańskiego naukowca, one też takie krzyżowanie powodowało, że ten owoc jest zdrowszy, że jest tam bardziej odporny na jakieś zakażenia, czy coś tam jeszcze i tak dalej. Nie da się od tego uciec, natomiast musi to być pod bardzo silną kontrolą, władzy publicznej, nawet międzynarodowej, i tylko inaczej finansowane ze środków publicznych, bez możliwości finansowania przez koncerny prywatne. Dobrze, dziękuję bardzo. A teraz chciałbym się pana zapytać, co pan sądzi o wielkich projektach, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, Przekop Mierzei Wiślanej, czy powinniśmy kontynuować te projekty, czy po wyborach prezydenckich powinny zostać przerwane? No, mogę, ja czy kamerę włączyłem, ale się uśmieję, ponieważ no, znaczy, tak to dowcipnie odpowiem. Znaczy, Mierzeja Wiślana to mi tak trochę wygląda, ponieważ mosty na Wiśle mają zbyt małą nośność. Jeżeli wojska amerykańskie mają się przenieść w tamte rejony, to właściwie byłyby odcięte od możliwości z jakiejś tam części, to mówię, to jakiś tam wojskowy mi powiedział, nawet wysokiego stopnia, że nie są w stanie się przemieszczać swobodnie między wschodem a zachodem Polski, no bo mosty na Wiśle utrudniałyby to przemieszczanie. I no oczywiście to jest taka skrajna, że po to się kopie przy Mierzeję Wiślaną, żeby można od strony morza bez problemu, nie narażając się na konflikt z Rosjanami, ten ciężki sprzęt przetransportować na teren Polski. Mam złe wspomnienia z młodości, bo powiem tak, no, ładnie się Polska rozwijała z czasów Gierka. Mieliśmy otwarte granice, mieliśmy dostęp do nowych technologii, zresztą sam wtedy studiowałem, potem pracowałem na uczelni. Budowaliśmy nowoczesne urządzenia, no ale też tacy nierozsądni doradcy Edwarda Gierka, niektórzy no, proponowali mu takie wielkie budowle jak Huta Katowice, jakieś tam coś jeszcze, co było widać, że było nieefektywne gospodarczo, a powiem więcej, nawet Polacy, czy nawet Rosjanie, ja byłem na takim półrocznym stażu w latach 80-87 na moskiewskim energetycznym instytucie i przy jakiejś okazji tych napięć społecznych było spotkanie, przyjechał z Polski minister, chyba się Olszewski nazywał, ale nie Stefan, tylko ten drugi. I z drugiej strony był też ich tam odpowiedni minister rosyjski. I on mówi, że my cały czas mówiliście, na przykład nie budujcie tej huty Katowice, bo tak, będziecie musieli szerokie tory zbudować, nie macie dostępu do rudy, no przecież to jest gigantomania niepotrzebna. No efekt, no, stało się tak prawdą. No i to samo z tą gigantomanią teraz. No przekop moim zdaniem jest nieracjonalny. To jak już lepiej dobre stosunki poprawić z Rosją i żeby tam nie było zagrożeń. Tym bardziej, że jak statek wpłynie na Bałtyk, to po co on ma, tak handlowy, bo tam mówi tak, no, pomoże to rejonowi Tczewa, odbuduje się gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. Tylko statek, jeżeli drogą morską płynie kilka dni, a może się rozładować w Świnoujściu czy w Szczecinie, no to on jest kilka dni wcześniej, obojętnie gdzie w Warszawie, gdziekolwiek towar, kontener, niż jakby wpierw miał dopłynąć tam i tam być rozładowywany. Podobnie są z Gdynią wcześniej czy Gdańskiem. Więc to jest raczej taki chyba symbol władzy, która wszystko może. I drugi ważny element to jest Centralny Port Komunikacyjny.
Ja jestem zwolennikiem i też tego nie rozumiem, też objaśnię też podatkowo. No, paliwo lotnicze na przykład jest całkowicie zwolnione z akcyzy, o którym mówiliśmy już wcześniej, i ceł. Przez to ten często niekontrolowany przyrost przelotów lotniczych niczemu dobremu nie służył, także zanieczyszczeniu powietrza. Więc moim zdaniem przyszłość niekoniecznie należy, żeby się wszyscy jeździli na przykład na wczasy na Wyspy Kanaryjskie czy gdzie indziej, tylko starali się wypoczywać w miarę blisko własnego terenu. Więc nie będzie się moim zdaniem tak szybko rozwijał ruch lotniczy, jak się rozwijał ostatnio. Bo ostatnio się udział dzięki właśnie bardzo korzystnym rozwiązaniom finansowym. To chociażby, że doba w hotelu na przykład w Kołobrzegu była obłożona VAT-em 23%, a ta sama doba w hotelu w Egipcie kosztowała 23% mniej, bo to się nazywało, że eksport, import, usługi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te wydatki, które się mieli ponieść na centralny port lotniczy, moim zdaniem są błędem, bo to wymaga także rozbudowy bardzo silnej infrastruktury drogowej czy kolejowej, która też nie jest do końca ekologiczna. Więc jak wiesz, to te porty lokalne, które w tej chwili są w Polsce, często niewykorzystane, mało efektywne, no trzeba dowartościować, mówię o portach lotniczych, a nie budować jeszcze jednego takiego molocha wielkiego na przykład budowli z poprzedniego okresu. Dobrze, przejdźmy do pytań z czatu. 6 minut temu Maciej Pańków zadał pytanie, co pan sądzi o podatkach majątkowych? Podatek katastralny od wartości ziemi, aktywów finansowych. No więc ja już powiedziałem, że archaizm jest podatkiem, znaczy takim, którego kiedyś nie powinno być, to podatek od nieruchomości. Katastralny podatek jest sprawiedliwszym podatkiem, bo dotyka bardziej luksusowych, drogich budynków, no niż ta przykładowa suteryna szewca, więc jest sprawiedliwszym społecznie. Natomiast niestety ma złą prasę przy wprowadzaniu, bo była taka próba wprowadzenia już 20 parę lat temu i się zaraz był szum, że jak proszę, ile to w mieszkaniach będzie kosztował i tak dalej, jak 1% wartości mieszkania, kto to zapłaci i tak dalej. Więc jeżeli by wyłączyć mieszkalnictwo z podatku katastralnego, to jestem za. Jeżeli nie, to bym w ogóle rezygnował z podatków takich właśnie od nieruchomości. Co najwyżej zostawiłbym podatek od niewykorzystanej ziemi jako lokaty kapitału, a nie który ma służyć wszystkim. Teraz drugi podatek był od wartości jakich? Bo katastralny pan poruszył, który bardzo jeszcze? Wartości ziemi i od aktywów finansowych. No to właśnie ziemię już wyjaśniłem. Aktywa finansowe, powiedziałem tak, samo gromadzenie nie jest złe. I nawet mówię, wielu emerytów i rencistów narzeka na ten podatek Belki 19% od skromnych lokat. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, chcę wprowadzić podatek Tobina, to podatek, znaczy do tych transakcji finansowych między granicami państw, nie będących zapłatą za towar i usługę, no po to, żeby ograniczyć no, wpływanie na gospodarkę krajową i transfer zysków zupełnie za granicę, często do rajów podatkowych. I tak samo jak już temat podatków poruszamy, to jestem za podatkiem cyfrowym, bo nie widzę potrzeby, żeby jakieś koncerny światowe no ponad głowami państw no zarabiały miliardy, nie dzieląc się z tymi swoimi zyskami. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, Ignacy Królikowski. Czy jest pan za wsparciem finansowym ekologicznych farm? No to w programie mam coś takiego, że co to się wiąże z ekologią, zresztą mówię, wszystko będę wspierał. Jeżeli tylko na to będę miał wpływ, to będę to robił. Zresztą nie tylko mówię o tym, bo tak jak powiedziałem, pierwszy w Polsce w połowie lat 90. ubiegłego wieku program rewitalizacji starych kamienic stuletnich, gdzie były piece domowe, nie było ciepłej wody, trzeba było węgiel nosić z piwnic, prowadziłem i całą wildę do kilkunastu czy tam kilku tysięcy mieszkań doprowadziliśmy centralne ogrzewanie, ciepłą wodę z ekologicznych, bardziej ekologicznych źródeł energii. W pierwszej kolejności to były kotłownie gazowe, a dzisiaj wszędzie jest miejska sieć cieplna, budynki są jeszcze niektóre docieplane i w tym roku jeszcze dodatkowo instalujemy fotowoltaikę, żeby ograniczyć koszty energii, a też poprawić klimat, bo to jest ten priorytet, więc
wszelkie takie działalności popieram. Fermy wiatrowe, no powiem tak, czy w jakich sytuacjach narusza to jakiś tam wizerunek otoczenia, nieraz generują no, takie fale dźwiękowe, które mogą być uciążliwe dla otoczenia, ale generalnie kierunek jest słuszny. Co najwyżej takie prawo musi być. No, technologia też się rozwija, że one stają się coraz mniej uciążliwe od tych najbliższych sąsiadów, już ich praktycznie nie słychać. No ten oczywiście, czy to przeszkadza, czy nie przeszkadza, czy lepiej mieć ładne spojrzenie na niebo, czy jednak jakieś tam wirujące śmigła, no to jest temat dyskusji. Ale wszyscy skonsumujemy coraz więcej energii. Nawet my tu rozmawiając przez tego Skype'a, no zużywamy określoną ilość energii, których 100 lat temu nigdy nie zużywaliśmy. Nawet jeżeli chcemy mieć więcej energii, to gdzieś ją musimy pozyskiwać. I na pewno lepsza jest energia z wiatru, czy nawet ta energia atomowa, niż energia ta najbrudniejsza z węgla brunatnego w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności z węgla kamiennego, ale są mimo wszystko energie mniej czyste niż ta z wiatru, czy z energii atomowej. Dobrze. Julia Ziółkowska, czy jest Pan za zakazem hodowli zwierząt futerkowych? No tu się podpisuję dwoma rękami przed postulatem mojej córki. Moja córka nawet na YouTubie umieszcza takie filmy właśnie mówiące o zwierzętach, w ogóle wszelkich zwierzętach, o handlu zwierzętami i tak dalej. Moim zdaniem to są bardzo niehumanitarne warunki produkcji. I dzisiaj człowiek może żyć bez naturalnego futra, a z drugiej strony futra pozyskiwanego w taki sposób, jak nieraz to w tych farmach zwierząt futerkowych się dzieje. To jest też istota i tak jak ta mucha na mojej głowie, której nie chciałem zabić w trakcie programu telewizyjnego, to też czuję, mówię, córka ma w tej chwili dwa chomiki, i one nas przez ileś miesięcy tak już się do nas przyzwyczaiły, że mimo że na siebie reagują dość agresywnie, no to wobec nas są bardzo przyjaźnie nastawione. Więc trzeba żyć przyjaźni z przyrodą, tak szeroko rozumianą. Dobrze, dziękuję bardzo. Jakie plany po wyborach prezydenckich? No generalnie ja myślę, że tak, czy ten mój start był próbą poszerzenia wpływów polskiej socjaldemokracji, europejskiej socjaldemokracji, dla której głównym priorytetem to jest jednak pracownik, jego prawa, ochrona środowiska, czy nawet kierunki polityki zagranicznej. No będziemy starali się przekuć na zbudowanie polskiej, nowoczesnej socjaldemokracji. No bo chciałem zauważyć, że obok Unii Pracy jest tam też Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, jest Polska Lewica, ale jest też wiele środowisk bardzo licznych, które nie chcą się z jedną partią wiązać. Ale najlepsze to jest to, że mam oficjalne nawet poparcie, już nie chcę, ale takich partii, które jeszcze niedawno popierały jak gdyby ten układ wokół SLD, które no po prostu nie wiedziały, że będę startował i zrobiły inne kroki. No i będziemy starali się budować taką ideową, polską, socjodemokratyczną lewicę, i która będzie otwarta dla wszystkich. I nie wykluczamy współpracy z innymi partiami lewicowymi, no ale pod warunkiem, że trochę zmienią swoje nastawienie, że idea będzie ważniejsza niż stołki, które można piastować i pieniądze, które można otrzymywać z działalności publicznej. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z czatu. Czy umożliwiłby Pan wpisanie w oficjalnych dokumentach płci X, trzeciej płci, dla osób, które nie kategoryzują siebie jako mężczyzna, ani jako kobieta? Ułatwiłoby to prawną procedurę? Pewnie by to ułatwiło, tylko prawnie to trudno mi to do końca jednoznacznie określić. Tym bardziej, że z tego mojej wiedzy, którą na temat mam, z czytania i tak dalej, że ta trzecia płeć, ona potrafi w życiu nam się zmieniać. Znaczy, że ona ewoluuje. Przynajmniej tak czytałem takie artykuły w czasopismach popularno-naukowych, więc tu nie potrafię jednoznacznie powiedzieć. Może w ogóle trzeba zrezygnować z wpisywania płci w dowodzie czy tam akcie urodzenia, jeżeli to mówimy o takiej jakiejś tam nowoczesności, a nie określać ją w momencie urodzenia. No potem się okazuje, że lekarz, który wpisuje płeć, widząc narządy płciowe tego noworodka, w latach się okazuje, że mimo że ktoś ma takie czy inne narządy płciowe, to zupełnie staje się albo kobietą, albo mężczyzną. Więc to może, to pytanie mi zainspirowało takiego dalekiego myślenia, że może płeć nie powinna być wpisywana akt urodzenia. Znaczy, że ona
wyniknie w życiu, kto kim bardziej się czuje. No dobrze. Jakie ma pan pomysły na powstrzymywanie przemocy, agresji oraz nienawiści w Polsce? Czy warto no przede wszystkim, znaczy tak, no, poprawa warunków życia, czy poziomu życia i tak dalej powoduje, że ta agresja ginie. Dzisiaj jest mniej agresji niż było kilkanaście lat temu i tak dalej, no bo tych najgorzej żyjących jest mniej. I to obojętnie, jak można oceniać tam różne sfery działalności rządów Zjednoczonej Prawicy, to w sferze tej socjalnej, a więc określenia, czy podniesienia minimum socjalnego się oprawiło. Jest mniej takich drobnych kradzieży na ulicach i tak dalej. To bo tak jest. Natomiast druga sprawa taka, czy gdzieś człowiek w naturze lubi oglądać ring. I tu bym tylko apelował do polityków, żeby oni przestali stwarzać tą atmosferę ringu. A zależy zarówno PiS-owi i Platformie, żeby pokazywać, że jest ring, na którym jest z jednej strony przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy, z drugiej strony przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, a dla reszty nie ma miejsca. Znaczy jestem za tym, żeby jednak nie ring był determinował naszą scenę polityczną, tylko na przykład zawody wyższarskie czy kajakowe, gdzie 8 płynie do mety, zwycięża najlepszy i wtedy być może tej agresji będzie mniej, bo ta agresja idzie trochę z góry. No i drugi element, który też trudno zmienić, ale zauważam tak, że nawet w sporcie, jestem prezesem od 12 lat po Stanie, tam nie mamy takich typowych sportów, gdzie agresja jest, albo mogą zdarzyć się jakieś poważne wypadki, no ale gdzieś patrzę tak, żużel. No, najwięcej kogo interesuje coś, znaczy jak się jest wypadek, to jest ta taka dodatkowa emocja, nie? Czy tam coś mu się stało, czy nie stało. Ale w piłce nożnej też często te emocje nie są związane z grą, tylko z tym, kto kogo kopnie, czy za wysoko nogę nie podniósł, albo nie podniósł. Więc raczej bym apelował do wszystkich, także producentów filmowych, żeby no, nie szukali poklasku, pokazując agresję, a jednak większość filmów i grozy, i thrillerów, ale także tych tak no, sensacyjnych jest oparta agresja, ten komuś przyłożył, ten jednym strzałem zabił 9 osób od razu i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to w moim stylu, nie jest to mój kierunek i marzyłby mi się świat z mniejszą ilością agresji. Dobrze, w takim wypadku zapytam pana o oponentów politycznych. Czy istnieją jakieś postulaty Konfederacji, z którymi pan się zgadza i które pan by mógł poprzeć? No w każdym programie jest trochę dobrego, ale nie chciałbym teraz oceniać, nawet po to, jak sam powiedział, konkurent polityczny, no więc będę bronił jakoś swojego programu. Jak ktoś, słuchacze znajdą tam pozytywne elementy, to proszę głos na mnie. Ale generalnie powiedziałem tak, jestem za tym, żeby jeżeli już utrzymujemy taki sposób wyboru prezydenta, że wybierać go na 7 lat, ale bez możliwości reelekcji, wtedy by bardzo wzrosła niezależność prezydenta. Więc jeżeli to robimy, tak samo jak mam poważne wątpliwości, zresztą Unia Pracy zawsze była przeciwna Senatowi, no bo ta Izba tak naprawdę nic nie może. No praktycznie może tylko opóźniać proces legislacji, więc albo zmienić w ogóle formułę tej Izby, przejść na jakąś Izbę samorządową, może każde województwo 2 przedstawicieli, będzie 32 senatorów, jego samorządowców i tak dalej, albo w ogóle zlikwidować i wtedy dać prezydentowi nie tylko wetowanie ustaw, ale wpisać prerogatywy prezydenta, możliwość poprawiania ustaw, to co teraz ma Senat. Przy czym to, co Senat robi, to niczemu nie służy, bo jak jest większość parlamentarna, to po prostu odrzuca to, co on robi. No to po prostu to jest no, taka zabawa dla samego siebie. No, poza tym, że senator fajnie brzmi, to tak naprawdę Senat i senator nic nie może. Może się witać z wyborcami i chodzić na przyjęcia do różnych instytucji. I wtedy, gdyby prezydentowi przesunąć te uprawnienia do poprawiania ustaw, a nie tylko wyłącznie wetowania, no to wtedy byłaby szansa na to, że Sejm się kwalifikowaną większością głosów mógłby to odrzucać. To by poprawiło, mi się wydaje, jakość polskiego prawa, szczególnie wtedy, gdy prezydent był wybierany na jedną kadencję na dłuższy okres czasu. Przedostatnie pytanie tutaj z czatu. Pan Jakub Zarywny pyta, to już w sumie pojawiał się ten temat, czy jest pan za dekryminalizacją, legalizacją narkotyków? Znaczy, może zapytam się tutaj o konkret. No to rozmawialiśmy na temat już, nie? Konkretna ustawa
dekryminalizująca posiadanie niewielkich ilości narkotyków na własny użytek, to czy pan by poparł taką ustawę? Generalnie to chyba nadal, znaczy moja wiedza na ten temat jest taka, że mała ilość narkotyków znaleziona na własne potrzeby, a nie, ona nie podlega gdyby takiemu typowi karze podlega handel. Chyba coś się mylę, bo a nie używam narkotyków, a nie handluję nimi. Ale ja zawsze powiem tak, każde prawo i tak prędzej czy później trafia do sądu. Chciałbym wierzyć, żeby sądy, czy ten sędzin, no sędziowie tak naprawdę i panie sędziny były na tyle niezależne i tyle sprawiedliwe, że one ostatecznie decydują o tym, czy jest taki czy inny wyrok. Niestety różnie to bywa w tych sądach, od najniższej instancji do najwyższej, do Trybunału Konstytucyjnego, że duży wpływ tam jest polityki i sympatii politycznych i często oferowane wyroki przez sądy, a tak naprawdę przez konkretnych ludzi, którzy te wyroki ferują, no budzą przynajmniej moje zdziwienie, a nieraz nawet wywołują emocje, więc powiem tak, prawo jakie jest, takie jest. No, żeby ukarać, no musi być wyrok sądu. I tu rozsądek musi zwyciężyć. Dobrze, dziękuję. I ostatnie pytanie, trochę luźniejsze. Pana ulubiona książka i ulubiony film. I jakie książki i filmy poleciłby pan młodym ludziom? No ja generalnie jestem wychowany w czasach, kiedy te lektury były, nawet były nagrody za czytelnictwo. Ale tak sobie myślę, którą mi najbardziej utkwiła w pamięci. No na pewno przygody Tomka Sawyera pamiętam do dziś. I filmy też raczej z tamtych czasów, młodości. To w latach 60. pojawiało się mnóstwo filmów. I chyba najbardziej wtedy lubiłem oglądać Fantomasa, później Wojny Gniezdne i Bonda. No tak śmiesznie to może wygląda, córka się śpieje na fotelu obok, ale coś w tym jest, że chętnie oglądam te stare Bondy. No ale to być może coś takiego, że człowiek jednak wraca do tych czasów młodości. A z książek, aha, lubiłem jeszcze całą trylogię czytać, mimo że później gdzieś przeczytałem raz czy drugi, że większość to była fikcja literacka niż prawda historyczna, co mnie bardzo ubodło i faktycznie pogłębiłem tą swoją wiedzę i tak dzisiaj wtedy w filmie wszyscy tego Radziwiłła tam potępiali, a pewnie historycznie, gdy może jedną politykę przyjąć, to byśmy byli w innym miejscu i do zbiorów później nie doszło. W związku z tym no najwięcej człowiek czytał, uczciwie się przyznam, w młodości, no bo dostęp do innych źródeł był znacznie ograniczony. No dzisiaj lubię najbardziej książki z psychologii, bo gdzieś tam mi zostało z tych drugich studiów i często czytam książki takie właśnie, no, które mnie też uczą, na przykład obserwowania innych ludzi, tych sztuczności, mowy ciała. To jest dość ciekawe zagadnienia, a takiej osobie, która tam troszkę tą polityką się zajmuje, to się bardzo przydaje. Zresztą jak obserwowałem debatę prezydencką, tak trochę z boku, to widziałem, jak większość z tych kandydatów po prostu była nieprawdziwa, no, sztuczna. No. Z kartki otrzymywali, mieli napisane wielkimi literami, co mają powiedzieć. Często chyba nawet może nie do końca byli przekonani do tego, co mówią, ale tak im specjaliści podpowiedzieli, że mają mówić to, bo to jest ważne. A ja mówiłem to, co miałem w sercu i w głowie. Wypadło, jak wypadło. No, bardzo pozytywne są opinie po No pana też, występie w debacie. no, się cieszę tym bardziej. No. W sumie jeszcze jedno pytanie panu zadam. Co pan uważa na temat kandydata na prezydenta Stanisława Żółtka i czy poczęstowałby go pan papierosem? Ja nie palę papierosów i w ogóle wszędzie, gdzie pracowałem, doprowadziłem do tego, że nie było wolno palić papierosów. Pamiętam, w Urzędzie Wojewódzkim nawet wydałem taki, no można powiedzieć, że pretekst wykorzystałem, że w jednym z pokojów w kuratorium oświaty ktoś rzucił odpadek papierosów do kosza i był pożar. No i to wtedy przekonałem całą administrację i wprowadziliśmy zakaz palenia. W spółdzielni mieszkaniowej doprowadziłem do takiej sytuacji pierw ekonomicznej, że jak ktoś nie palił, dostał jakoś tam 100 zł miesięcznie więcej. Niech pan sobie wyobrazi, że ileś lat temu wszyscy przestali palić, do dzisiaj nie palą. Tam na początku jeszcze gdzieś jedna czy druga osoba chodziła na pół piętro wyżej gdzieś palić. No jakoś przekonali się do tego, że nie warto palić.
i papierosy by nie poczęstało, bo to niezdrowe. No, no jest specyficzny człowiek. No, no taki jest, jaki jest. Znaczy niektóre poglądy bada ciekawe i ja nikogo nie skreślam od razu. Natomiast no, w sferze moich tam sympatii pewnie jest mniejszych niż niektórzy inni kandydaci. No. Znaczy tak, ja zadałem to pytanie, ponieważ od razu zrobię tutaj małą promocję. We wtorek będzie u nas na kanale pan Stanisław Rutek. Przeprowadzimy podobny wywiad z panem Stanisławem we wtorek o 18:30. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Cieszę się bardzo, że zechciał pan wziąć udział. Tak jak mówiłem wcześniej, udostępnimy zapis na YouTubie. Postaramy się wyciąć te momenty, gdzie były problemy techniczne. Mam nadzieję, że najpóźniej jutro zapis trafi na kanał na YouTubie. Będzie publicznie dostępny. Każdy, kto będzie chciał sobie obejrzeć, będzie miał taką możliwość. Zachęcam wszystkich oglądających do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, do subskrypcji naszego kanału. Projekt Ad Personam właśnie organizuje różne rozmowy, debaty. Czasem zapraszamy bardziej znane osoby, właśnie tak jak pan Waldemar. Czasem zachęcamy zwykłych internautów do wzięcia udziału w debatach. Każdy, kto chce, ma możliwość wzięcia udziału w naszej debacie. Promujemy swobodną, merytoryczną rozmowę, opartą na kulturze, a nie na emocjach. Czy chciałby pan jeszcze na koniec coś powiedzieć słuchaczom? No, zapraszam do głosowania. Oczywiście tam jest wiele osób, które może warto poprzeć. Zresztą też dobrze życzę Robertowi Biedroniowi, który wcześniej wystartował ode mnie troszkę. No ale jeżeli akceptujecie to, co mówiłem dzisiaj na debacie i tak dalej, to proszę na głos na dziesiątkę. Nie będzie to głos stracony. I później zapraszamy do współpracy nad odbudową polskiej socjaldemokracji. Tak, zachęcamy do głosowania na pana Waldemara Witkowskiego, jeżeli podobają wam się jego postulaty i będziemy się z wami żegnać. Życzymy wam wszystkim miłego dnia i do zobaczenia we wtorek. Do zobaczenia.